Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Już zapraszam do wspólnej zabawy. Jeżeli chcecie rozwiązywać zagadki, chcecie wygrywać pieniądze, to jak najbardziej już jest to możliwe. Od czego zaczynamy? Od 100 zł za słowo z koperty. Jakie słowo tam się ukryło? Mam nadzieję, że wszystko, wszystkie litery są wyraźnie widoczne i szybko uda się odgadnąć, jakie to słowo. Na pewno jest to słowo, które można ułożyć z dostępnych tutaj liter. Nie mamy tu całego alfabetu, wybrane niektóre litery i tylko z tych liter możemy próbować układać takie słowo, także możliwości są ograniczone. Nie mam nadzieję, że szybko ta zagadka zostanie rozwiązana. Ostatnio tego typu zagadki rozwiązujecie z jednym z pierwszych telefonów, także myślę, że dziś też się uda. No dobrze, to jeżeli ktokolwiek jest po drugiej stronie ekranu, to do dzieła, przyglądamy się literom i układamy słowo, a ja w międzyczasie przypomnę zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. No dobrze, to czy jest ktoś, kto ma już jakieś słowo? Bo jeżeli tak, nie ma co czekać, stówka do zgarnięcia. Jeżeli udało Wam się ułożyć jakieś słowo z liter, serdecznie zapraszam tutaj do studia. 704-304-310 to jest numer, który do mnie prowadzi. Zapraszam, kto już wie, kto ma pomysł? Wybieramy niektóre z tych liter. Niektóre z tych liter i układamy z nich słowo. Jakie słowo mogło się ukryć w kopercie? Kto ma już jakiś pomysł? Zapraszam. Kto jeszcze nie śpi, bo ja wiem, że to taka pora, że pewnie wszyscy smacznie śpią. No jeżeli nie wszyscy, i ktoś po drugiej stronie ekranu jest, to serdecznie zapraszam. 100 zł za słowo z koperty. Ostatnio naprawdę tego typu zagadki rozwiązujecie bardzo, bardzo szybko. No, może się okazać, że z pierwszym telefonem zagadka zostanie rozwiązana, bo no, czasami ten pierwszy pomysł, ta pierwsza myśl bywa tą trafioną, także jeżeli akurat w tym momencie przyszedł Ci jakiś pomysł do głowy, warto sprawdzić, może to właśnie jest słowo z koperty. 704-304-310 to numer do studia. No, ja się zastanawiam, czy wszyscy śpią, czy nie wszyscy. Jeżeli ktokolwiek nie śpi o tej godzinie i jest przed telewizorem, to mam nadzieję, że próbuje jakieś słowo ułożyć. Śmiało, jest szansa na wygranie 100 zł i mam nadzieję, że ktoś z Was z tej szansy skorzysta. No, kto nie śpi, zapraszam do studia. Może są jakieś nocne marki, które akurat lubią przesiadywać tą nocną porą. Mi reżyser właśnie powiedział, że on to już tak często pracując w nocy nie mógł przespać nocy wreszcie, kiedy mógł się wyspać i tę wolną noc miał. Może ty też akurat funkcjonujesz o takich godzinach i po prostu nie masz spania. Siedzisz przed telewizorem i chcesz powygrywać pieniądze. Czemu nie? Stuwa czeka za słowo z koperty, jeżeli do tego można się dobrze bawić i wygrywać pieniądze i nie trzeba wychodzić nawet z domu, to czemu nie spróbować? 704-304-310 to numer, który prowadzi do studia. Zapraszam serdecznie kogoś, kto już ma pomysł. Jakie słowo da się ułożyć z tych liter? No, ciekawa jestem, czy nikogo nie ma przed telewizorem w tę czwartkową noc. Czy może ktoś jeszcze jest? No, dopóki nie usłyszę telefonu, to tak naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek jest po drugiej stronie, czy nie. Mam nadzieję, że jednak tak, bo chciałabym porozdawać dzisiaj trochę pieniędzy, a będę miała szansę dopiero wtedy, kiedy będziecie rozwiązywać tę zagadkę. No dobrze. Szansa na 100 zł. Kto nie śpi? Kto jest dobry w układaniu słów? Dostępne litery widzimy na ekranie. Myślę, że nie jest bardzo trudno, co?
może nie możecie ułożyć żadnego słowa, może jesteście tam po tej drugiej stronie ekranu, ale jest problem z ułożeniem jakiegokolwiek słowa. No słuchajcie, to jest zagadka, z którą każdy może się zmierzyć, bo myślę, że przyglądając się tym literom, prędzej czy później na jakiś pomysł uda ci się wpaść. Także jak już się to słowo uda ułożyć, warto sprawdzić, bo może właśnie twój pomysł jest pomysłem z koperty. Jeżeli tak, suwa powędruje właśnie w twoje ręce. 704-304-310 to numer, który tutaj do mnie prowadzi. Dobrze, niech będzie 150 zł. Może to kogoś zmotywuje. No, taka późna pora, to myślę, że dodatkowa motywacja na pewno się przyda. To co, czy jest też po drugiej stronie ekranu? No widzisz, Kuba, to tylko ty nie masz spania o takiej porze, bo widzowie to chyba smacznie śpią. 704-304-310. Przypominam ten numer na wypadek, gdyby ktoś w międzyczasie się może przebudził, a może po prostu nie zorientowaliście się jeszcze, że program już trwa, już można wygrywać pieniądze i jeszcze nie pstryknęliście telewizora. No dobrze, czekam, aż ktoś się tutaj w studio pojawi i spróbuje sięgnąć po wygraną. 150 zł za jedno słowo. Jakie? Nie mamy całego alfabetu. Mamy tutaj dostępne litery. No i próbujemy z nich ułożyć słowo. No dobrze, a jak wam powiem, że szukamy nazwy zwierzęcia, którą da się ułożyć oczywiście z widocznych tutaj liter. No bo nie słyszę jeszcze telefonu, może faktycznie o tak późnej porze nic nie przychodzi do głowy, więc może jak tutaj jakimś pójdziemy wyznaczonym torem, to będzie nam łatwiej poskładać te litery w jakieś sensowne słowo. Nazwa zwierzęcia. Co wy na to? ...704-304-310. To numer do studia. Zwierzę. Jaką nazwę zwierzęcia da się ułożyć z tych liter? Kto wie? No nie dużo jest tych zwierzaków, no bo mamy tutaj ograniczone te litery, także no, słów da się też ułożyć jakąś ograniczoną liczbę, a co dopiero słów, które są nazwami zwierząt. No to już ta grupa jest znacznie mniejsza. W takim razie, co mogło ukryć się w kopercie? Macie już jakieś typy? No bo 150 zł czeka za odpowiedź, a jeszcze nie usłyszałam telefonu. Kto nie śpi? Reżyser mówi, dobrze, no już dobrze, niech będzie, dorzucam jeszcze 50 zł, niech będzie równa kwota, to może przyjemniej będzie się o takie pieniądze walczyło. 704-304-310 to jest numer, który prowadzi do studia. Jeżeli już udało wam się poskładać z tych liter jakieś sensowne słowo i akurat to słowo jest nazwą zwierzęcia, no to duża szansa, że będzie to odpowiedź z koperty. Warto sprawdzić, 200 zł za to słowo. To co, przypomnę jeszcze raz numer i mam nadzieję, że tym razem kogoś usłyszę. No chyba, że nie wszyscy ci, którzy musieli położyć się wcześniej spać, bo jutro może do pracy, to już faktycznie smacznie śpią, a ci, którzy akurat się urlopują,
no to może gdzieś powyjeżdżali i nie włączają telewizora o takiej godzinie. Może się tak zdarzyć. 200 zł czeka i ja czekam na pierwszy telefon w dzisiejszym programie. 704 304 310. Kto wie? Nazwa zwierzęcia. No, śmiało! A, reżyser mówi, nie, no Ewa, nie będziemy tak czekać, skoro nie słyszymy telefonu, to coś tutaj trzeba z tym fantem zrobić. No, 3 minuty, takie ograniczenie czasowe nam reżyser zaserwował, to co, gotowi? Czas, start! Zegar tyka, a ja czekam na dźwięk telefonu tutaj w studio. 704 304 310 to numer, który tutaj prowadzi. Zapraszam kogoś, kto już poradził sobie z zagadką. 200 zł piechotą nie chodzi. No łatwy sposób na zarobienie pieniędzy, no bo nie trzeba nigdzie wychodzić, nie trzeba wpadać w to jakiegoś specjalnego wysiłku. Siedząc wygodnie w fotelu albo na kanapie, zastanawiamy się nad słowem. Jeżeli uda Ci się podać słowo z koperty, wygrywasz 200. To co? Czy ktoś już ułożył jakieś słowo? No, jeżeli nie śpisz o tej porze, oglądasz program i zastanawiasz się nad takim słowem, albo już masz słowo gotowe, to na pewno nie masz dużej konkurencji. Do tej pory nie usłyszałam telefonu, także myślę, że jeżeli udało Ci się jakieś słowo ułożyć, to nie ma co się zastanawiać, trzeba jak najszybciej wybierać numer do studia i walczyć o wygraną. 200 zł czeka. Jakie to będzie słowo? Kto wie? Minuta i 45 sekund z 3 minut. Tyle nam czasu zostało, także sami widzicie, że czas w miejscu nie stoi. Warto wybrać numer, jeżeli udało Ci się jakieś słowo znaleźć. No kto nie śpi? 704 304 310. Naprawdę? Nie da się tutaj odczytać nazwy zwierzęcia? No na pewno się da, bo jedna z takich nazw jest tutaj w kopercie. Co to za zwierzę? Minuta i kilka sekund, a 200 zł wciąż do wygrania. To co? Kto sobie poradził? Nie układamy słowa ze wszystkich liter. Wybieramy niektóre, bo może ktoś z Was przed telewizorem próbuje układać nazwę zwierzęcia ze wszystkich liter. Nie. Wybieramy sobie niektóre. To jest po prostu zestaw liter, z których możemy korzystać. Nie możemy dodawać jakichś od siebie. Natomiast wiemy, że wybieramy niektóre litery. Także już wiemy, że ta nazwa będzie krótsza niż 11 liter. Co to będzie? Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, kaczka. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale... bardzo dobrze ułożone słowo. Chętnie zapisałabym to słowo, ale nie mam czym. Reżyser tak się nie przejął dzisiejszą zagadką, że pozabierał mi wszystkie pisaki. Jest gdzieś coś? O, jest. Dzięki, Kuba. Dobrze, zapisuję i czekam już na kolejną propozycję. Kaczka, dobra propozycja, bo da się faktycznie ułożyć z tych liter, ale nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty. W takim razie szansa na wygranie 200 zł wciąż
Jest. Kto miał inny pomysł? 704 300 400 10 to numer do studia. Jak widzicie, można funkcjonować o takiej porze, ale zdarza się, że o czymś pozapominamy. No tak to jest, także jeżeli wy jesteście po drugiej stronie ekranu, to też mimo, że tam jesteście i pewnie próbujecie rozwiązywać zagadki, to rozumiem, że nie idzie tak szybko i sprawnie, jak gdyby to mogło się wydarzyć w ciągu dnia. No ale myślę, że jak się zmobilizujemy, to się uda. Spróbujmy, no może. Może w ciągu trzech telefonów uda nam się zagadkę rozwiązać. Nie kaczka, ale to dobry pomysł. Pierwsza propozycja się pojawiła, także pierwsze koty za płoty. Wiem, że przynajmniej jedna osoba jest przed telewizorem. Jeżeli jest ktoś jeszcze, zapraszam serdecznie. 704 304 310 to numer, który prowadzi do studia. Jakie jeszcze zwierzę? I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kondor. Kondor. Też dobra propozycja, jeszcze nie z koperty, ale da się. Kondor. No dobrze, to przynajmniej jesteśmy na dobrym tropie, bo wiemy, że szukamy słowa, wiemy, że to słowo to nazwa zwierzęcia. Wiemy więcej, wiemy już, że nie będzie to kaczka i nie będzie to kondor. Jeżeli jakieś jeszcze zwierzę udało ci się ułożyć, patrząc na ten zestaw liter, zapraszam serdecznie do studia. 704 304 310. Dwie osoby nie śpią na pewno. Czy nie śpi ktoś jeszcze? Przekonamy się. A może któraś z tych dwóch osób, które przed momentem trafiły do studia ze swoimi propozycjami, w międzyczasie wpadną na jeszcze jakiś pomysł? Jeżeli tak, dwie stówy czekają. To co, czy ktoś ma pomysł, czy już wyczerpaliście wszystkie? Coś dziś ciężko, nie wiem, co to dzisiaj za noc, że tak chyba, no, mimo że tej porze zazwyczaj niewielka frekwencja przed telewizorem, to dziś chyba wyjątkowo. No ale może to kwestia tej pogody, może tego, że jest ciepło. Inne zwierzę niż kaczka i kondor i da się ułożyć z dostępnych tutaj liter inną nazwę zwierzęcia. Jaką? Złotych do wygrania. No dwie stówy za jedno słowo. No, myślę, że to dobra propozycja. No, często wygrywacie w programie i mniejsze pieniądze, a mimo to chętnych nie brakuje. No, dziś chyba ewidentnie większość osób albo odsypia, albo korzysta z pięknej pogody gdzieś na zewnątrz, dala od telewizora. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Norka. Norka. Da się faktycznie. Nie jest to słowo z koperty, ale pomysł jak najbardziej pasujący do zagadki. No dobrze, co jeszcze? No, nie udało się z trzecim telefonem rozwiązać zagadki. To może zróbmy tak. Ja wam zaproponuję możliwość zagrania o nagrodę bonusową. No myślę, że wtedy będzie nam się przyjemniej walczyło, wiedząc, że można wygrać większe pieniądze. Także do tych 200 dorzucimy jeszcze 300 zł bonusa. Co to znaczy? Gwarantowane 200 zł za słowo z koperty i 300 zł to pieniądze, które można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. No dobrze, to teraz czekam na telefon. W sumie można wygrać nawet 500. Jest o co walczyć. Pytanie, czy jest komu? Trzy osoby nie śpią. Czy nie śpi ktoś jeszcze? A może któraś z tych trzech osób ponownie chce sprawdzić swoją nową propozycję? Nie kaczka, nie kondor, nie norka. Ale wszystkie te propozycje jak najbardziej pasują do zagadki. To są poprawnie ułożone nazwy. Także jeżeli tobie w międzyczasie wpadło do głowy coś innego i jeszcze nie sprawdziłeś swojego pomysłu, a nie widzisz go tutaj na tablicy, to może być właśnie odpowiedź z koperty. Sprawdź, przekonaj się, bo w sumie można wygrać nawet 500, także no, chyba warto powalczyć o wygraną.
No kogut to też nie jest, mimo że tutaj pieje w tle, to tej nazwy akurat nie da się ułożyć z tego zestawu liter, bo kilku liter by nam tutaj zabrakło. A jaką nazwę da się ułożyć? Jakie jeszcze zwierzę uda się wyłowić z tych liter? To ciekawa jestem, co jeszcze, no bo ja się cały czas przyglądam tym literom i się zastanawiam, co jeszcze się da. Ja już myślę o tej odpowiedzi z koperty, więc trudno mi jest się skupić na tym, co jeszcze udałoby się ułożyć. No ale wy będąc przed telewizorem, no to tak jest, że ile osób, tyle pomysłów. Każdy pewnie wpadnie na coś innego, dlatego ważne jest, żeby każda z tych osób sprawdziła swoją propozycję, bo pewnie ktoś z was ma już na myśli odpowiedź z koperty. Jeżeli tak, pół tysiąca, nawet pół tysiąca można wygrać, no tylko trzeba dać sobie szansę. Kto wpadł na jakiś pomysł? No i jeszcze jeden pomysł. Kaczka, kondor, norka. Bardzo dobre propozycje. Równie dobrze któreś z tych zwierząt mogło się znaleźć w kopercie. Znalazła się tam inna nazwa, ale myślę, że tę nazwę też ktoś z was szybko tutaj wypowie. To co, czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby sprawdzić swój pomysł? I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, komar. Komar. Da się, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale super, komar. Co jeszcze? No świetnie wam idzie, bo pojawiło się wśród tych czterech nazw i takie, o których reżyser nie pomyślał przed programem, sprawdzając, co tutaj się z tych liter da ułożyć. Także super, super. No ale to jest to, o czym mówiłam. To jest program na żywo. My nigdy nie wiemy, jaką propozycją nas zaskoczycie, jakie słowo podacie i tak naprawdę w którym momencie padnie słowo z koperty. Bywa, że z pierwszym telefonem zagadkę rozwiązujecie, albo z pierwszym, albo z jednym z trzech. Czasem bywa tak, że czekamy chwilę dłużej na odpowiedź, mimo że na przykład w kopercie jest coś prostego, podajecie bardzo wymyślne odpowiedzi. Więc naprawdę różnie to bywa i nie da się tutaj nic przewidzieć. To wy reżyserujecie tę zagadkę. Czy z kolejnym telefonem ją rozwiążemy? No ja chciałabym, żeby tak się stało. Reżyser mówi, że też chciałby już przejść do kolejnych zagadek, bo przygotował na dziś różne zagadki. No ale to kiedy przejdziemy do kolejnych, zależy od tego, jak szybko poradzicie sobie z tą, która teraz jest na ekranie. Co się ukryło w kopercie? Wiemy, że jest to słowo ułożone z dostępnych tutaj liter. Wiemy, że wybieramy sobie niektóre litery. Wiemy też, że będzie to nazwa zwierzęcia. No i te nazwy, które już wykluczyliście, to kaczka, kondor, norka i komar. Co jeszcze? Co tu się jeszcze da ułożyć z tych liter? Ciekawa jestem, czy ktoś coś jeszcze ułożył, czy... I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, tam koza była. Koza, dobry pomysł, nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się. W takim razie walczymy dalej, bo pół tysiąca to oferta wciąż aktualna. Można wygrać nawet pół tysiąca, tylko no, najważniejsze to przyjrzeć się tym literom i spróbować ułożyć jeszcze jakieś słowo. Na pewno da się jeszcze jakąś nazwę zwierzęcia znaleźć, patrząc na te litery. No ja mam nadzieję, że ktoś szybko sobie z tym poradzi. Nie kaczka, nie kondor, nie norka, nie komar i nie koza. To są propozycje, które podaliście do tej pory. No i o tyle propozycji bliżej jesteśmy rozwiązania, bo tutaj z każdym telefonem zbliżamy się do rozwiązania tej zagadki. Tak jak mówiłam, no ograniczone są możliwości, bo mamy tutaj tylko wybrane litery alfabetu, no a już sporo tych nazw, które dało się ułożyć, wykluczyliście, także jesteśmy coraz bliżej. Ja myślę, że no może z następnym telefonem wcale bym się nie zdziwiła, gdybym usłyszała odpowiedź z koperty. 704-300-410 to numer, który prowadzi do studia. Zapraszam kogoś, kto już poradził sobie z zagadką.
Jeszcze jeden zwierzak jest na pewno. No i pytanie, jaki to zwierzak? Kto wpadnie na tę nazwę? No i kto to zrobi szybciej niż pozostali, bo no mimo, że konkurencja niewielka o tej porze, to jednak chyba kilka osób się przebudziło, bo 5 telefonów w sprawie tej zagadki już usłyszałam, także nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Mam nadzieję, że nie ma też problemu z ułożeniem nazwy zwierzęcia, kolejnej nazwy, no bo szansa na wygranie pieniędzy wciąż jest. Nawet 500 czeka. Nawet 500 do wygrania. Co jeszcze mogło ukryć się w kopercie, a nie zostało wypowiedziane? Bo wiemy, że to nie kaczka, kondor, norka, komar, koza. W takim razie, może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, modrak. Modrak. Da się ułożyć. No, nie jest to odpowiedź z koperty. To larwa taka chyba, tak? Reżyser sprawdza. Posługuje się internetem. A, to ptak. A, to mi się coś tutaj w takim razie pomyliło. No nie modrak, tak, taki. Dobrze, czekam dalej w takim razie. Nawet 500 do wygrania. Kto ma inny pomysł? Ptak, no dobrze. No zobaczcie, wpadacie na takie pomysły, o których reżyser nie pomyślał. Tak to właśnie jest przy tego typu zagadkach. Reżyser patrząc na zagadkę mówi, o, to może da się ułożyć takie i takie zwierzę, a tutaj okazuje się, że słyszymy telefon i pojawia się taka propozycja, o której reżyser nie pomyślał. No, musiał sprawdzić w internecie, co to za zwierzę. No i już wiemy, że to ptak. No dobrze, co w takim razie ukryło się w kopercie, bo na pewno jeszcze jakąś nazwę zwierzęcia da się ułożyć. Nie kaczka, nie kondor, nie norka, nie komar, nie koza, no i nie modrak. To już wiemy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, co to za zwierzę. Co jeszcze? O, dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Orka. Orka. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie. Orka. No, słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, że z takiego no, niewielkiego zestawu liter już udało Wam się ułożyć tyle nazw zwierząt. Nie spodziewałam się, że będzie to możliwe, a jednak, no tak to jest. Ile osób przed telewizorem, tyle pomysłów. No, może się zdarzyć, że ktoś wpadnie na taki pomysł, o którym reżyser w ogóle nie pomyślał. Tak jak to było już w przypadku kilku zwierząt przy tej zagadce. No miejmy nadzieję, że uda nam się szybko tę zagadkę rozwiązać, że uda Wam się jeszcze jedną nazwę zwierzęcia ułożyć, bo na pewno jeszcze jedna jest, na pewno, bo koperta wciąż na tablicy, a to oznacza, że jeszcze jedną nazwę da się ułożyć. No pytanie, kto sobie najszybciej z tym zadaniem poradzi. 704 304 310, to numer do studia. Kto wpadł na jeszcze jeden pomysł? Kaczka, kondor, norka, komar, koza, modrak i orka. A co jest w kopercie? Nazwa zwierzęcia. No świetnie Wam idzie do tej pory. No nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie. Jak się okazuje, że nie macie też problemu z układaniem nazw tych zwierząt. No może nie idzie nam tak szybko, jak gdybyśmy mogli sobie z tą zagadką radzić w ciągu dnia, kiedy jesteśmy wypoczęci, ale jednak radzicie sobie doskonale. Kto ma w takim razie kolejny pomysł? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Kaczor. Jak? Kaczor. Kaczor. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się. Tak, tu, da się. Kaczor. Tak tutaj pan szybko, zdecydowanie podał tę odpowiedź, że nawet nie zdążyłam zarejestrować,
że coś tutaj się, że już się tak szybko odpowiedź pojawiła. No świetnie, cieszę się, że mimo tego, że jest późno, że niewiele osób przed telewizorem, to jednak te pomysły się w głowie pojawiają, bo to ważne, bo dzięki temu szybko zagadkę uda nam się rozwiązać. Już sporo propozycji na tablicy. Zróbmy tak, skoro faktycznie udaje Wam się układać te nazwy, niech osoba, która poda odpowiedź z koperty, ma szansę powalczyć o większe pieniądze. Czy możemy zaproponować nawet 1000 zł, reżyserka? Możemy. A co? Nawet 1000 zł do wygrania. Jeszcze raz przypomnę, jak trafić do studia. 704 304 310. To jest numer, który tutaj prowadzi. Śmiało, zapraszam. Kto sobie poradził, kto ułożył jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, nie powinien zwlekać. O jakim zwierzęciu zapomnieliśmy? Nawet 1000 zł do wygrania, tylko kto ułożył jeszcze jedną nazwę zwierzęcia? O, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, makak. Makak, da się, ale jeszcze nie jest to odpowiedź z koperty. Makak, bardzo dobra propozycja. Co jeszcze? No, zbliżamy się do rozwiązania zagadki, także mam nadzieję, że jeżeli jest przed telewizorem, kto ułożył jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, nie powinien zwlekać. 704 304 310, ten numer, który prowadzi do studia. No ale o tym doskonale wiecie, skoro do tej pory usłyszałam tyle telefonów, to znaczy, że nie macie problemu z wybraniem numeru, nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie, bo te wszystkie propozycje to są właśnie telefony od Was. Jeżeli Ty wpadłeś na inny pomysł i jeszcze nie wybrałeś numeru do studia, warto to zrobić jak najszybciej, bo może właśnie Twoja propozycja kryje się w kopercie. Jeżeli tak, możesz wygrać nawet 1000 zł. Walczymy o większe pieniądze, bo myślę, że o takiej porze przyjemniej będzie wygrać większą kasę. No i mobilizacja to myślę jest dla nas jakaś, skoro jest tak późno, to kiedy wygrać można więcej kasy, to może jest szansa, że ktoś, kto nie spróbował wcześniej układać nazwy zwierzęcia, teraz podejmie wyzwanie, walcząc o tę wyższą wygraną. Jaka nazwa zwierzęcia ukryła się w kopercie w takim razie? Nawet 1000 zł do wygrania. No, co tu jeszcze zostało? No bo zobaczcie, większość propozycji, które przychodzą nam do głowy, już tutaj jest na tablicy. Podejrzewam, że jeżeli ktoś dołączył w tym momencie do zabawy, włączył telewizor i przygląda się tej zagadce, to jeżeli ułożył jakąś nazwę, to okazuje się, że już na tablicy jest, że musi się ponownie zastanawiać, żeby ułożyć coś nowego, coś, co się jeszcze nie pojawiło. Wiem, że już jest trudniej w takim razie wpaść na coś nowego, ale to jest tylko znak, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Bo jeżeli większość nas, które układacie, okazuje się, że już na tablicy są, to znaczy, że jesteśmy naprawdę blisko rozwiązania. Nawet 1000 zł do wygrania. Jak do studia trafić? 704 304 310. To numer, który tutaj prowadzi. Zapraszam kogoś, kto już poradził sobie z zagadką. No, nie możemy dłużej czekać, dlatego zaproponuję
10 chwil. Myślę, że no, oprócz mobilizacji finansowej, ta czasowa też nam się przyda, bo o takiej porze, jak próbujemy układać jakieś słowa, czy rozwiązywać jakiekolwiek inne zagadki, to jednak tak w zaciszu domowym, w swoim tempie i zapominamy o tym, że tutaj tempo ma znaczenie, bo im szybciej sprawdzacie swoje pomysły, tym szybciej uda nam się zagadkę rozwiązać i tym szybciej przejść do kolejnych. A przecież czekają pieniądze, czekają zagadki, szkoda tu się dłużej zatrzymywać przy jednej zagadce. Nawet 1000 zł do wygrania. Kto sobie poradził? Kto ma jeszcze jeden pomysł? Dziewięć chwil. Dziewięć chwil. Jeszcze jakieś zwierzę, na pewno da się ułożyć jeszcze jedną nazwę. Ja cały czas, odkąd zaczęliście podawać propozycje, przyglądam się tej zagadce i zastanawiam się, co jeszcze oprócz odpowiedzi z koperty da się tutaj ułożyć. Nie wiem, ja już jestem tak skoncentrowana na tym, co jest w kopercie, że trudno mi się skupić na znalezieniu jakiejkolwiek innej nazwy. I tak jestem zaskoczona, że tyle nazw udało Wam się znaleźć wśród tych liter, bo reżyser nawet przyznaje, że nie udało mu się tylu nazw odnaleźć, kiedy przyglądał się tym literom przed programem. 8 chwil, zdążymy rozwiązać tę zagadkę, nawet 1000 zł do wygrania. Na pewno zostało jeszcze jakieś zwierzę. Jakie? Powiem Wam tak, dłuższa nazwa, tak patrząc na te propozycje, które się pojawiały do tej pory. Dłuższa. Co to może być? No mamy jeszcze 8 chwil. Siedem chwil. Kto wpadnie na to zwierzę? Sześć chwil. Cały czas się zastanawiam, jakie zwierzę da się ułożyć z tych liter. Siedemset, cztery, trzysta, cztery, trzysta, dziesięć. No, uśmiecham się już do tych liter. Nie wiem, co tu się jeszcze da ułożyć. Oprócz odpowiedzi z koperty. Mam nadzieję, że Wam też udało się jeszcze jedną nazwę ułożyć i że z kolejnym telefonem uda nam się rozwiązać zagadkę. Póki co nie usłyszałam jeszcze telefonu od ostatniej propozycji, także mam nadzieję, że za moment to się wydarzy. Ja wiem, że już na tym etapie zagadki trudno jest ułożyć coś nowego. Na początku, kiedy żadnej propozycji jeszcze nie słyszałam, coś tam zawsze udawało się ułożyć.
teraz, kiedy jesteśmy już, no myślę, że na finiszu zagadki, to okazuje się, że jest problem ze znalezieniem kolejnej nazwy. Dobrze, to ja powiem tak. Długa nazwa na literę K. Co wy na to? 5 chwil. Ja tutaj zapiszę. Na K. Nazwa zwierzęcia na K. Na K. Komu przyszła do głowy jeszcze jedna nazwa zwierzęcia na K? Dłuższa nazwa niż te, które słyszałam do tej pory. Może dlatego nie usłyszałam od razu tej propozycji, bo pewnie bywa tak, że może faktycznie jak układamy te nazwy, to najpierw przychodzą nam te krótsze do głowy, bo łatwiej jest je złożyć z liter. No dobrze, zostało 5 chwil, miejmy nadzieję, że w takim razie szybko zagadka zostanie rozwiązana i że już ktoś z was wpadł na pomysł i wie, co znalazło się w kopercie. 704 304 310, ten numer do studia. Zapraszam. Dłuższa nazwa niż te, które mamy tutaj na tablicy. No i wiemy, że na literę K. To co? Kto już wie? 704 304 310 to numer do studia. Cztery chwile. Pierwsze dwie propozycje bardzo dobre, bo zobaczcie, litera K, pierwsza litera to litera K, także już na początku bardzo dobre propozycje, więc myślałam, no to już z kolejnym telefonem rozwiążemy tę zagadkę, a tu się okazuje, że jeszcze nie, no ale szansa wciąż jest, zostały 3 chwile, wygrać można nawet 1000 zł. Jeżeli udało wam się ułożyć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, nie czekajcie. 704 304 310. Dobrze, że mi wiesz, Ewa, to jest taki problem, że jeszcze tę nazwę zwierzęcia trzeba znać. No to nie jest taka nazwa, która może od razu nam przychodzi do głowy. Pewnie znamy, gdzieś tam z tyłu głowy ta nazwa jest, ale tak, żeby od razu na nią wpaść, to pewnie nie jest... tak łatwo, może dlatego jeszcze nie usłyszeliśmy takiego telefonu. Z drugiej strony, no naprawdę często zaskakujecie nas jakimiś bardzo wymyślanymi odpowiedziami, a te najprostsze przychodzą nam do głowy najpóźniej. Dziś faktycznie zaczęliście od tych prostszych. Chodzi o dłuższą nazwę niż te do tej pory. Może dlatego jeszcze nie usłyszałam telefonu, może faktycznie skupiliśmy się na tych krótszych nazwach, bo takie łatwiej jest nam znaleźć wśród tych liter. Ale jeżeli ktoś z was ułożył dłuższą nazwę zwierzęcia na K, to warto sprawdzić. Można wygrać nawet 1000 zł, a ja chciałabym, żebyśmy już zagadkę zakończyli. Skoro tak dobrze wam idzie do tej pory, miejmy już tę zagadkę za sobą. Co to może być za zwierzę? Kto wie? 704 304 310. Zostały dwie chwile. Kojarzył, komu się udało ułożyć taką nazwę. To musimy kończyć tę zagadkę. A żeby zakończyć tę zagadkę, muszę słyszeć telefon, co powiedział z kopertę. Także zostały nam dwie chwile. No. Ten czas na pewno wystarczy na wybranie numeru do studia.
Natomiast jeżeli jeszcze nie udało Ci się ułożyć tej nazwy, no to nie wiem, czy te dwie chwile wystarczą. No, ja nie widzę tutaj żadnej innej nazwy, oprócz tej, która jest w kopercie. Przyglądam się już chwilę tym literom, nie udało mi się innej nazwy znaleźć, także no bardzo dobrze zaczęliście. Ja myślałam, że z trzecim telefonem już będzie po zagadce i będziemy mogli przejść dalej. Tak się akurat nie stało. Możemy jeszcze to naprawić i wygrać nawet 1000 zł. Kolejne zagadki już przygotowane, więc mam nadzieję, że też przypadną Wam do gustu, ale na razie skupmy się na rozwiązaniu tej, która jeszcze wciąż jest z nami na ekranie, chociaż mogło już jej nie być. Jeżeli udało Ci się zagadkę rozwiązać, zapraszam. 704 304 310. Ostatni moment. No, zaraz będzie po zagadce. Usłyszę telefon. 704 304 310. Przypominam ten numer, ale myślę, że wiecie, jak tutaj trafić. Te wszystkie propozycje tutaj na tablicy są właśnie telefony od Was. Nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie. Wiem natomiast, że na tym etapie zagadki, kiedy już być może została nam tylko ta jedna nazwa, no to jest trudno wpaść na ten pomysł. Bo ilekroć udaje nam się ułożyć jakieś słowo, patrzymy, a to słowo już tutaj na tablicy jest. No właśnie, to co tam zostało? O czym zapomnieliśmy? No kto wie? 704 304 310. Ktoś musiał sobie poradzić z zagadką. Kto ułożył jeszcze jedną nazwę zwierzęcia? Nawet 1000 zł do wygrania. Ktoś musiał skojarzyć. No, została nam ostatnia chwila. To jest moment na wybranie numeru do studia. No, jeżeli teraz zaczynasz się zastanawiać, trochę za późno. 704 304 310. Kto wybrał numer? No, ja już nasłuchuję dźwięku telefonu. Jeszcze jedno zwierzę. Jakie? No i uwaga, czas minął. No troszkę dłuższa nazwa, może dlatego trudniej jest ją wyłowić z tych liter, bo pewnie najłatwiej jest nam te krótkie wyłapywać, a ta jest troszeczkę dłuższa. No ale może ktoś? Jeszcze czekam. Nawet 1000 zł do wygrania, tylko już chciałabym usłyszeć telefon. Kończymy tę zagadkę, no bo czekam na odpowiedź z koperty, także dobrze by było, żebyśmy już mogli przejść dalej. 704 304 310. Kto sobie poradził?
A co jeśli wam powiem, że druga litera tej nazwy to litera O? Czy komuś to pomoże? Czy kogoś to być może upewni w przekonaniu, bo może miał jakiś pomysł i się jeszcze wahał? Dobrze, ja zapiszę tę literę. Mam nadzieję, że mi się to jakoś zmieści. O. I reżyser mówi, dobrze, 2,5 minuty. 2,5 minuty na, no nie wiem, szybkie zastanowienie się albo upewnienie się, bo skoro chodzi o dłuższą nazwę, to może nie chcesz jeszcze sprawdzić, czy na pewno te wszystkie litery, które wykorzystałeś, to litery, które możesz wykorzystać. Uwaga, czas, start. Zegar tyka, a ja nasłuchuję dźwięku telefonu. Oczywiście, jeżeli wiesz, jaka jest odpowiedź, nie czekaj do zera, nie czekaj, aż ten czas minie. Jeżeli teraz cię usłyszę tutaj w studio, teraz wygrasz pieniądze, a my będziemy mogli przejść do kolejnych zagadek. O to właśnie chodzi, bo najwyższa pora, żebyśmy tę zagadkę już rozwiązali. Jest z nami dłużej, niż się spodziewaliśmy. Z drugiej strony, do tej pory szło wam świetnie, bo wszystkie te propozycje jak najbardziej poprawnie ułożone. Brakuje mi jeszcze odpowiedzi z koperty. Na ko. Zwierzę na ko. Co to może być? Niecałe 1,5 minuty. Kto wie, nie czeka do zera. Teraz wybiera numer 704-300-4310. Nieduża konkurencja o tej porze, wiem, ale jeżeli znasz odpowiedź, udało ci się nazwę tego zwierzęcia ułożyć, to naprawdę szkoda by było się teraz dać wyprzedzić na finiszu zagadki. Nawet 1000 zł do wygrania. Zwierzę na ko. Da się ułożyć tę nazwę, korzystając z tych liter. Ona gdzieś tutaj wśród tych liter jest. Dłuższa niż te, które podawaliście do tej pory. Może dlatego do tej pory jej nie usłyszałam. Ale jest szansa, żeby to się wydarzyło w ciągu tych 50 sekund. Kto gotowy i wybiera numer do studia? Bo naprawdę szkoda czekać, jeżeli ktoś już odpowiedź zna. Im dłużej czasu poświęcamy tej zagadce, tym mniej zostaje nam na kolejne. Także jeżeli ktoś wie, zapraszam. 704-304-310. Pół minuty. Kto zdąży? I uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 i... No. Mam nadzieję, że mazak już mi nie będzie potrzebny. Jaka jest odpowiedź? Ko. Nawet 1000 zł. Ktoś musiał skojarzyć. Ko. Dłuższa nazwa niż te do tej pory. No, słuchajcie, zakończmy tę zagadkę. Nie ma co czekać. Siedemset, cztery, trzysta, cztery, trzysta, dziesięć. Ko. I dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Koczkodan. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Jeszcze. Yes.
Sprawdźmy. Proszę bardzo, koczkodan. Dłuższa nazwa, może dlatego nie udało nam się od razu rozwiązać, ale ja mówiłam, że ten makak to była bardzo dobra propozycja. No właśnie. Także kto się zasugerował, to faktycznie sobie poradził. Dobrze, przechodzimy do pytań bonusowych w takim razie. 200 zł jest już pana, oczywiście za nazwę z koperty, a teraz walczymy o 800 zł. Jest pan gotowy? Tak. No to uwaga. Jak nazywa się największe pod względem powierzchni jezioro w Europie? Ładoga. Pierwiastek o liczbie atomowej 19 to? Wapń. No nie, potas. Szkoda. Może się pan pospieszył troszeczkę. No i niestety się nie udało. No ale 200 zł wędruje w pana ręce, także ja panu serdecznie gratuluję. Super pan odczytał te nazwy z tych liter. Cieszę się. No dobrze, to tablicę odstawiam, bo chyba nie będzie nam potrzebna przy kolejnej zagadce. O! No i co tym razem przed nami? Tak jak mówiłam, kolejne zagadki będą nieco inne niż ta pierwsza, żeby każdy z was mógł znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek wciąż pozostajemy w słowach. Tyle, że tutaj nie układamy słów, tutaj szukamy. Szukamy czterech nazw polskich miast. Także zwierzaki zostawiamy już i nad tym się nie zastanawiamy. Teraz przechodzimy do takiej kategorii jak geografia. Mam nadzieję, że się nie przestraszycie tej kategorii, ponieważ kolejne 200 zł do wygrania. Jest o co powalczyć, ale trzeba znaleźć cztery nazwy polskich miast. No myślę, że taka mała próba, taki test nam się przyda tuż przed wakacjami. Może wybieramy się gdzieś pojeździć po Polsce. Tyle pięknych miejsc, które można pozwiedzać. No dobrze, no to warto sobie odświeżyć nazwy polskich miast. O tyle jest utrudniona ta zagadka, że zobaczcie, nie ma tu żadnych odstępów. Nie mamy tu, bo gdybyśmy musieli znaleźć gdzieś w tekście oddzielne słowa, no to myślę, że łatwiej byłoby nam je wyłowić. Tutaj gdzieś te cztery nazwy są wpisane w ten tekst, czyli nie chodzi o to, żeby wybrać sobie dowolne litery jakkolwiek i ułożyć z nich cztery nazwy miast, bo tak pewnie mielibyśmy sporo możliwości. Nie, nie. Trzeba wyłowić gdzieś w tym tekście już gotowe, wpisane cztery nazwy miast. Nie jest to łatwe zadanie, bo jak widzicie, ktoś tutaj wygląda jakby przypadkowo naciskał guziki w klawiaturze, nie zwracał uwagi na wielkość liter, na odstępy i taki nam tutaj taki miszmasz powstał. Jak tutaj znaleźć nazwy i to w dodatku czterech polskich miast? Nie jest to proste zadanie, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Mnóstwo telefonów słyszałam do tej pory w studio. Nie mieliście problemu z rozwiązaniem poprzedniej zagadki, także mam nadzieję, że tym razem też sobie poradzicie. 200 zł do wygrania, ale za cztery nazwy polskich miast. Pamiętajcie, że chodzi o cztery nazwy, bo czasami tak jest, że ktoś wybierze numer do studia, bo znajdzie jedną nazwę, zadowolony będzie chciał sięgnąć po wygraną. Przypominam, chodzi o cztery nazwy. Dopiero kiedy mamy kompletną odpowiedź, wybieramy numer do studia. No, problem polega na tym, że o ile nazwy miast piszemy z dużej litery, to może automatycznie tutaj się próbujemy zaczepić o te duże literki, licząc na to, że tutaj właśnie będzie wpisana ta nazwa. Nie, otóż przy tej zagadce informuję, te duże litery nie mają znaczenia. Wręcz mam wrażenie, że one się tutaj pojawiły po to, żeby nam utrudnić zadanie, bo automatycznie nasz wzrok może powędrować do jakiejś dużej litery, a to się okazuje, że niepotrzebnie, bo tam wcale żadna nazwa się nie pojawia. Także trzeba się skupić. Dwieście złotych czeka. 704 304 310. Cztery nazwy polskich miast są gdzieś ukryte w tym tekście, gdzieś wpisane. Nie wszystkie z tych nazw są dosyć znane, także to też może być trudność w tej zagadce.
Kuba, a skoro no, nie udało się tutaj wygrać tej nagrody bonusowej, pan tam się potknął na którymś pytaniu, to może udałoby się zaproponować przy tej zagadce też tego bonusa? No bo jest późno, pojawiła się trudniejsza zagadka niż ta, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. No bo faktycznie tam mógł spróbować swoich sił każdy. Układać słowa potrafi każdy. Tutaj wyłowić nazwy miast z tekstu takiego bez odstępów, to nie jest prosta sprawa. Nawet 1000 zł w takim razie można wygrać, jeżeli oczywiście ktoś z was podejmie wyzwanie. No też geografia, to jest coś, za czym nie każdy przepada. Jak słyszymy geografia, to na wszelki wypadek nie próbujemy. No, wygrać można nawet 1000 zł. Szkoda by było nie spróbować swoich sił. No, znów jest szansa na wygranie 1000 zł. Tylko kto jeszcze nie śpi, to po pierwsze, no i kto najszybciej sobie poradzi z zadaniem. Bo pamiętajcie o tym, że w tym programie kto pierwszy, ten lepszy. No tutaj nie może być tak, że będziemy czekać, aż każdy sobie z zadaniem poradzi. Nie, ta osoba, która to zrobi najszybciej, ma szansę powalczyć o nawet 1000 zł. Ja mam nadzieję, że nie wszyscy poszli spać, bo no może być tak, że próbowaliście mierzyć się z poprzednią zagadką i stwierdziliście, że na kolejną już nie macie siły, albo że już ten sen mocno nas dopada. Jeżeli ktokolwiek tam pozostał po drugiej stronie ekranu, to śmiało. Nawet 1000 zł do wygrania, ale pamiętajcie, że muszą być 4 nazwy. 4 nazwy polskich miast. Gdzieś tutaj wpisane, czyli nie wybieramy sobie przypadkowych liter i nie składamy ich w całość. Tak robiliśmy przy poprzedniej zagadce. Tutaj próbujemy odczytać te nazwy, które gdzieś tutaj są wpisane. 4 nazwy polskich miast. No reżyser mówi, że nie wszystkie te nazwy są nam jakoś super znane, także mam nadzieję, że uda wam się mimo to je wyłowić. No słuchajcie, jeżeli nie pojawiają się tutaj nazwy jakichś większych miast, no to może być problem z rozwiązaniem tej zagadki. No, mam nadzieję, że reżyser nie przesadził ze stopniem trudności i że te 4 nazwy miast uda wam się wyłowić. Tak jak mówiłam, zagadka no, taka wakacyjna, bo jeżeli ktoś z was wybiera się na wakacje gdzieś po Polsce, a jest mnóstwo pięknych miejsc, które można w Polsce zobaczyć, no to odświeżyć sobie te polskie miasta będzie dobrze. No i odświeżając sobie tę wiedzę, przy okazji można wygrać nawet 1000 zł. Także myślę, że to dobra propozycja, nawet jak na tę porę. Tylko kto próbuje, kto tam jest po drugiej stronie ekranu, bo dziś już z tym był problem. Na szczęście udało wam się rozkręcić przy poprzedniej zagadce. Usłyszałam mnóstwo telefonów, także nie mieliście problemu z trafieniem tutaj do mnie. Mam nadzieję, że problemu z rozwiązaniem tej zagadki też nie będzie, no bo 4 nazwy polskich miast szukamy. Pamiętajcie, żeby nie wybierać numeru, jak nie znaleźliście wszystkich nazw, albo jak jesteście dopiero gdzieś tam przy jednej, dwóch nazwach, to też. I też tutaj taka sugestia dla tych osób, które szukają odpowiedzi. Jest późna pora, jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Jak już udaje nam się znaleźć jakąś nazwę, zapiszmy ją sobie na kartce, bo naprawdę zdarza się czasami tak, że słyszę telefon i ktoś mówi, no miałem odpowiedź, no wiedziałem, ale gdzieś ta odpowiedź umknęła, nie zdążymy znów spojrzeć na ten tekst, tutaj nie ma żadnych odstępów, więc trudno nam dostrzec ponownie tę nazwę. Także żebyśmy mieli je zapisane na kartce, wszystkie 4, i wtedy dopiero wybieramy numer do studia. Wtedy się nie musimy przejmować, że się zdenerwujemy, że coś nam wyleci z głowy,
tylko na spokojnie odczytamy tę odpowiedź i wygramy pieniądze. Nawet 1000 zł czeka na kogoś z Was, kto jeszcze nie śpi, a do tego spróbuje swoich sił przy tej zagadce. Jak do studia trafić? 704-304-310. To jest ten numer. No ale z tym do tej pory nie mieliście żadnego problemu, także mam nadzieję, że i tym razem szybko skorzystacie z tego numeru, jak tylko rozwiążecie zagadkę. Jeszcze nie słyszę telefonu, także myślę, że się jeszcze zastanawiacie, szukacie tych nazw. No, szansa wciąż jest. 704-304-310. Przypominam ten numer do studia na wypadek, gdyby ktoś szybciej poradził sobie z tym zadaniem. Im szybciej usłyszę telefon, tym lepiej. Śmiało. Nawet 1000 zł czeka. Wiem, że 4 nazwy to troszeczkę dużo, ale może komuś już się udało. No też dużo tego tekstu jest, nie ma tu odstępów, jakichś znaków interpunkcyjnych. To wszystko jest po prostu zlane w jedną całość, jest totalny chaos, więc wyłowić z tego chaosu 4 poprawnie tutaj wpisane nazwy, to nie jest proste zadanie, to na pewno. No myślę, że spostrzegawczość tu masz też znaczenie, jakaś wiedza geograficzna też, no bo szukamy nazw polskich miast. Nie wszystkie te nazwy są nam jakoś super znane, nie wszystkie dotyczą jakichś wielkich miast, także też tutaj trzeba trochę wysiłku. Kurczę, nie słyszę jeszcze telefonu, jest późno. Może znalazł ktoś 3 nazwy i ma problem, bo mówi, no mam 3 nazwy, to jest większość, no ale nie całość rozwiązania, no a nie mogę sięgnąć po pieniądze. Kuba, czy możemy odpuścić jedną nazwę, co? No bo jest późno, no. Nie? No ale zobacz, no nie usłyszeliśmy jeszcze telefonu. Przy poprzedniej zagadce widzowie sobie świetnie radzili, a tutaj no dużo tego tekstu jest. Coraz mniej widzów przed telewizorem, bo przecież jest późna pora. Daj szansę wygrać pieniądze. Aj, ciężko przekonać reżysera. Mówi, no dobra, niech ci będzie. Rezygnujemy z jednej nazwy, czyli wystarczą 3. 3 nazwy polskich miast, ale umówmy się, że w ciągu 10 chwil ta zagadka zostanie rozwiązana. No to co? Myślę, że jest szansa, że ktoś z Was sobie w tym czasie z zagadką poradzi. Nie zaszkodzi sprawdzić. 10 chwil. Nawet 1000 zł czeka. Dziewięć chwil. Trzy nazwy polskich miast. Gdzieś tutaj są. 3 wystarczą, także jeżeli udało Ci się odnaleźć te 3, jak najszybciej wybierz numer do studia, nie czekaj, aż ktoś Cię wyprzedzi, bo mimo, że konkurencja niewielka, to jednak zawsze jest ryzyko, że ktoś będzie szybszy, jeżeli ktoś jeszcze oprócz Ciebie nie śpi. Te 9 chwil to czas na trafienie tutaj do studia, nie czas na czekanie i dopiero wtedy wybieranie numeru. Często się zdarza, że czekacie na tę ostatnią chwilę. Może się okazać, że wtedy będzie już za późno. Teraz jeszcze szansa na wygranie tych pieniędzy jest. Jeżeli usłyszę Twój telefon teraz, a nie za chwilę, to przerywamy to obliczanie. Ty walczysz o nagrodę, a my już szykujemy się do kolejnej zagadki. Nawet 1000 zł czeka. 3 nazwy wystarczą. Kto znalazł 3? Może 4 to faktycznie tak dużo jak na tę porę i jak na tego typu zagadkę, a 3 nazwy miast? No jeszcze mamy te kilka chwil, więc mam nadzieję, że ktoś w tym czasie zdąży. Ale kto wie, kto już wie, umówmy się, że nie czeka, tylko od razu wybiera numer do studia. Do tej pory przy poprzedniej zagadce słyszałam mnóstwo telefonów. Jeżeli ktokolwiek z tych osób jeszcze nie śpi, no bo
jednak to taka pora, gdzie prędzej czy później wyłączamy ten telewizor, niekoniecznie czekając do końca programu. Jeżeli jeszcze nie śpisz i udało Ci się znaleźć trzy nazwy, to przypominam, że możesz wygrać nawet 1000 zł, ale zostało nam 8 chwil. Także pełna mobilizacja, rozwiązujemy tę zagadkę i biegniemy dalej. Świetnie Wam dzisiaj idzie rozwiązywanie zagadek, także dobrze by było, żebyśmy podtrzymali tę dobrą pasce. Można wygrać nawet 1000 zł, tylko kto sobie poradził? Siedem chwil. Sześć chwil. Kończymy zagadkę. Pięć chwil. Trzy nazwy polskich miast. Przypominam, że chodzi o nazwy polskich miast. Zostały 4 chwile. Kto wyłowił te nazwy? One gdzieś tutaj są wpisane w tym tekście. No, tekście. Gdyby to był faktycznie tekst, to byłyby tutaj odstępy między wyrazami, byłaby interpunkcja. Tego tutaj nie ma. Dlatego to wszystko zlewa nam się w całość i tym trudniej jest nam odnaleźć te nazwy. Ale mam nadzieję, że ktoś sobie z tym poradzi. Jeszcze jest szansa. Zostały 4 chwile, ale tak jak mówiłam, czekać do końca nie ma sensu, jeżeli znasz już odpowiedź. No chyba, że jeszcze się zastanawiasz, może masz dwie nazwy, szukasz tej trzeciej. No zostały 3 chwile, czy zdążysz? Nie wiem, ale na pewno warto próbować, bo dopóki nie usłyszałam telefonu, każdy z Was, kto próbuje, kto walczy z tą zagadką, ma szansę sięgnąć po nawet 1000 zł. 704 304 310. Kto sobie poradził? No, szybciutko, 3 nazwy i biegniemy dalej. 3 chwile. To jest ostatnia szansa. Trzeba podjąć tę męską decyzję, bez względu na płeć. I jeżeli udało Ci się znaleźć te 3 nazwy, jak najszybciej wybrać numer do studia. Tak, wiem, jaka jest odpowiedź, udało mi się 3 nazwy znaleźć, sięgam po wygraną.
704-304-310 to numer do studia. Jeszcze ta szansa jest, ale no jeżeli nie wybierzesz teraz numeru, może się okazać, że za chwilę będzie za późno. Przy poprzedniej zagadce słyszałam mnóstwo telefonów, udało się zagadkę rozwiązać. Tym razem kolejna osoba ma szansę, tylko tutaj już no pewnie nie każdy z zagadką może się zmierzyć, a i też mniej osób przed telewizorem o tej porze, a te, które pozostały pewnie odczuwają już spore zmęczenie, może sen już dopada. Trudniejsza zagadka, bo jakaś znajomość geografii, do tego spostrzegawczość, no bo taki tekst, może jak widzisz niewyraźnie te litery siedząc w fotelu, lepiej jest podejść bliżej, sprawdzić z jakiejś odległości, czy to faktycznie da się te nazwy odczytać. Zostały dwie chwile, także mam nadzieję, że komuś się uda. Jeszcze czekam. Nawet 1000 zł do wygrania. Ostatni moment. No i czas minął. Czy jest w drodze do studia ktoś, kto poradził sobie i znalazł te trzy nazwy? No, najpierw trzeba po pierwsze te nazwy znać, żeby je znaleźć. No, a jeżeli nie wszystkie te nazwy dotyczą jakichś największych miast w Polsce, no to dla niektórych może być to problem. Wychwycić takie nazwy z tego tekstu. No, może komuś się udało, mam taką nadzieję, no bo czas minął, jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale zobaczcie, jeszcze się nie zaznaczyły te nazwy, także jeżeli ktoś z was zna odpowiedź i teraz wybierze numer, to jeszcze zdąży je wypowiedzieć. No, 704-304-310, kto sobie poradził? Jedna osoba, trzy nazwy polskich miast. No, i reżyser mówi, no i to musi być teraz, bo poprzednia zagadka zajęła nam sporo czasu, więc okazuje się, że kończymy program, tak. To co? Budzimy się jeszcze na ten moment, jeżeli udało nam się znaleźć trzy nazwy,
często można sięgnąć po nawet 1000 zł, tylko trzeba się pospieszyć, bo jak się okazuje, to ostatnia szansa w dzisiejszym programie na wygranie pieniędzy. Kto zdąży? Czy komuś się uda? No bo naprawdę nie chciałabym zakończyć programu bez zwycięzcy. Tym bardziej, że wygrać można nawet 1000 zł. Reżyser mówi, dobrze, skoro kończymy ten program, to ja tutaj dorzucam to, co chciałam przeznaczyć na kolejną zagadkę i niech będzie 1500, nawet 1500 zł do wygrania. Ale umówmy się, że już rozwiązujemy tę zagadkę. Kończymy zagadkę, kończymy program. Wygrać można nawet 1500, ale naprawdę trzeba się pospieszyć. Nie zostało nam dużo czasu, a no te trzy nazwy, no jeżeli ktoś teraz włączył telewizor albo się przebudził i próbuje dopiero rozwiązywać zagadkę, to za mało czasu jak na tego typu zagadkę. Dobrze, ja proponuję 3 chwile i mam nadzieję, że w tym czasie usłyszę telefon, bo musimy kończyć. 3. Dwa. Ostatni moment. No i zero. Ja już sięgam po kopertę z pytaniami, bo nie mamy czasu, więc jeżeli mam usłyszeć telefon, to chcę być przygotowana. Mam nadzieję, że wy też jesteście gotowi. Nawet 1500 zł do wygrania, ale kończymy program. Także jeżeli mam usłyszeć telefon, nie ma co czekać. Trzy nazwy polskich miast. Kto je znalazł? Czy ktoś zdąży tutaj trafić, zanim zniknę z wizji? No bo wtedy będzie już za późno. Dobrze, a ile nam, Kuba, zostało do końca tego programu? No bo może widzowie myślą, że już jest za późno, nie wybierają numeru, bo myślą, że już jest niecała minuta. Aha. No słuchajcie, na pewno nie jest to czas na szukanie rozwiązania, na zastanawianie się nad tymi nazwami. To jest czas dla takiej osoby, która znalazła te trzy nazwy polskich miast w tym tekście. I w tym momencie skupia się na wybraniu numeru do studia. 704 304 310. Jeszcze ktoś zdąży. Zostało pół minuty. Daj sobie szansę. Wybierz numer raz. No jeżeli nie udało się za pierwszym razem, czasem warto ponowić tę próbę. Kończymy zagadkę, kończymy program, więc jeżeli teraz jeszcze spróbujesz, to ty możesz powalczyć o nawet 1500 zł. I uwaga, zostały nam sekundy. Kto wybiera numer? Bo nie mamy już czasu. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2,
Jeden. I? Jeszcze ktoś zdąży, jeszcze tu jestem. Nie pokazał jeszcze reżyser rozwiązania, bo też ma nadzieję, że ktoś jednak w tej ostatniej chwili tutaj trafi. No ale jeżeli teraz będziecie czekać, to po prostu będzie za późno. Nikt nie zdąży wygrać tych pieniędzy. 704 304 310. Daj sobie szansę i wybierz ten numer po raz ostatni. 704 304 310. I? Kuba, chyba wszyscy śpią, wiesz, bo już bym słyszała telefon. Nawet jedna osoba? Może za trudna zagadka jak na tę porę. Może spodziewaliście się czegoś lżejszego. Z drugiej strony z poprzednią zagadką zmierzyć mógł się każdy. Tutaj no te bardziej spostrzegawcze osoby, które uważnie potrafią się przyjrzeć takiemu tekstowi mimo późnej pory. Dobrze, no kto wie, niech sobie da szansę raz jeszcze i wybierze numer, bo naprawdę nie chciałabym tutaj zakończyć programu bez zwycięzcy. 704 304 310. Rzutem na taśmę. Ktoś zdąży. No, za chwilę znikam, za chwilę kończę, ale jeszcze zdążę oddać komuś pieniądze. Tylko czy ktoś powalczy? Trzy nazwy polskich miast. Nawet 1500 złotych. Naprawdę nikt? Wszyscy śpią? Czy przestraszyliście się tej zagadki? Stwierdziliście, że za trudna i nawet nie spróbowaliście jej rozwiązać? No bo ja muszę się już pożegnać. Także no w tym momencie reżyser mówi, że pokazuje. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Zamość, Legnica i Hel. Zamość, Legnica i Hel, tak, to się zgadza. Jeszcze były Żary, Świnoujście i Zamość. A, jeszcze Ostróda, no proszę. Świetnie, to się udało. 200 zł jest już pana, a teraz pytanie bonusowe. Jak nazywa się największe pod względem powierzchni jezioro w Azji? Największe jezioro w Azji? Mhm. A. Kaspijskie. Pierwiastek o liczbie atomowej 36 to? Oj, musiałbym znowu światło zapalać. To może pan strzeli. Powtórka z rozrywki, jak widzę. No, szkoda, szkoda, że się nie udało. No, to był oczywiście Krypton. Żegnam się z wami, gratuluję wygranych i do zobaczenia jutro o 1:15. Dobranoc.